Cześć! Zanim zaczniemy, to przypominam, że w tym tygodniu rozdaję tą emeczkę. Jeśli chcesz, żeby trafiła właśnie do Twojego ekwipunku, to zostaw kciuk w górę pod filmem, jeśli oczywiście Ci się spodoba, oraz suba i komentarz, gdyż w następnych tygodniach również będę coś dla Was rozdawał, dla swoich subskrybentów. To tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam Was na filmik. Siemanko, System and Forever i zapraszam Was do kolejnego filmiku. Wrzuciłem ostatnio filmik z Overwatcha, gdzie standardowo oglądamy sobie dwa demka i drugie demko wzbudziło zainteresowanie jednego z graczy. Otóż dostałem maila od jednego z widzów na temat drugiego demka z ostatniego filmiku. Teraz w tle widzicie właśnie to demko. Meczek miał miejsce na mapce The Overpass, co jest rzadkie na Overwatchu, gdyż zazwyczaj oglądam demka na mapie Demirage lub The Dust 2. Osoba, która napisała do mnie maila, była właśnie desaspektem tego właśnie demka i był to obvious cheater. Pierwszy raz dostałem takiego maila z przyznaniem się do winy od jednego z cheaterów i szczerze byłem lekko zszokowany. Oto treść tego maila. Oglądałem twój film z Overwatcha i na drugim demku była moja gra. Poznałem ją po tej akcji z Deagla. Jak obejrzałem ten film do końca, zrobiło mi się bardzo przykro i cały czas gryzie mnie sumienie. Ogólnie to nie cheatuję. Miałem DMG, teraz gram w Face City. Chciałem po prostu odreagować, że też na MMach grałem na cheaterów. Z racji, że mam jeszcze 15 lat, nie jestem jeszcze psychicznie dorosły. Na tym demku miałem movement bota, ale po co się starać, jak ma się WH i aima? Jeszcze raz przepraszam. I być może zniechęciłem 9 graczy do grania w CS-a, to naprawdę dużo. Poważeniem forever, wesołych świąt. No i tak brzmiała treść tego maila, ale mam też dla was małą niespodziankę, ponieważ później dostałem też nagranie od tego gracza, od tego cheatera. I nagrał właśnie dla was swoje przeprosiny. Posłuchajcie. Chciałbym bardzo przeprosić. Wchodzę na nowy film Forevera, oglądam pierwsze demko z Overwatcha. Patrzę, cheater, okej. Okay. Oglądam drugie demko i widzę Overpass. Myślę, no grałem na tej mapie. Oglądam rozgrzewkę, wygląda coś znajomo. Myślę, nie wiem, może to jestem ja. Okej, okay, oglądam pierwszą rundę, pistoletówkę. Podejrzany pobieg na plecy terrorystom od Monstera. Zabił 4, ostatniego chciał zabić bez aimbota. Nie zabił. I wiedziałem, że to jestem ja. Ja byłem tym cheaterem z drugiego demka. Na początku się z tego nadśmiałem, ale później jak Forever zaczął to komentować, zechciało mi się śmiania, zrobiło mi się bardzo źle, niedobrze. Dlatego nagrałem ten filmik, bo chcę was przeprosić za to, że dołączyłem się do takiej grupy osób, które psują CS-a specjalnie, żeby coraz mniej osób w niego grało, żeby był coraz gorszy. Kolega założył mi konto, nazwał je smove.smove. No, miałem kolor fioletowy w tym meczu. Grałem na jakichś 9 graczy dopiero, którzy pobrali CS-a, nie mieli w ogóle grać. Sami widzieliście na demku, jak grali. Okej. Okay. Przez to, że ja grałem na cheatach, mogę mi zniechęcić do gry tych 9 graczy. I to mnie najbardziej boli, bo ja sam nie lubię cheaterów, nienawidzę, nie lubię grać na cheaterów, po prostu sam chciałem zagrać na cheatach, bo byłem 100% tak pewien, że jak odpalę sobie grę na No Prime na nowym koncie, będzie jakiś cheater, nie było. Cheatowałem, bo chciałem się wyżyć trochę, tak jak inni wyżywali się na mnie. Wiem, że to jest złe, wiem, że tak się nie powinno robić, ale tak zrobiłem. Teraz właśnie dlatego nagrywam ten filmik, żeby przeprosić was, widzów Forevera, ciebie Forever, że musiałeś oglądać to demko i że musiałeś... No gdyby nie ja, byłoby jednego cheatera mniej ogólnie. Nie zepsułbym tej gry 9 graczom. Graliby sobie, uczyliby się grać CS-a, a tak mogli przeze mnie odejść. Czuję się z tym źle. Dlatego chciałem nagrać ten filmik. Chcę go wysłać Foreverowi, żeby wiedział po prostu, że zrobiłem źle, ja o tym wiem, nie chcę już cheatować, nie będę, jest to złe. Chcę nagrać ten filmik i nagrywam go teraz właśnie, żeby mieścił za sobą, żeby mi ten kamień zszedł z serca, żeby mógł po prostu odetchnąć, że nagram ten filmik. Żebyście wiedzieli, kto grał na tych cheatach. Żebyście wiedzieli, jaki wyglądam. Żebyście wiedzieli, kim jestem. Ja mi kolega udostępni konto, to dam i demko. Na razie nie mam z nim kontaktu.
Ale nie nagrałbym tego filmu, gdybym nie wiedział, że to jest to na 100% ja. Nie odważyłbym się, ale ja wiem, że to jestem ja i dlatego chciałem to nagrać, żeby mieć już w końcu ten spokój. Chcę przeprosić bardzo wszystkich. Te osoby, które były zbulwersowane przez to, że musiały oglądać takiego cheatera. Przepraszam. Przepraszam osoby, z którymi grałem, jak to oglądają. Nie chcę już cheatować. Forever zrobi z tym filmikiem, co będzie chciał. Nie chcę już więcej nic mówić. Po prostu bardzo przepraszam was. Wszystkich. Wszystkich, którzy to oglądali. Pogorszyłem CS-a trochę. Wiem o tym. Przepraszam. Wiecie, że za cheaterami nie przepadam, ale jakiekolwiek uznanie należy mu się za to, że po prostu się przyznał, no i przeprosił. Pierwszy raz zdarzyło mi się, żeby ktoś przeprosił za to, że oszukiwał w grze. Zazwyczaj spotykałem się z wyśmiewaniem innych graczy, że nuby, że zasysają itp. itd. Czasami haksy śmiały się nawet z samego Valve, że cheatują już tyle czasu na Rage'u i dalej są bez bana. Niestety do tej pory nie otrzymałem żadnego innego potwierdzenia, oprócz tego maila i nagranej wiadomości, że to faktycznie ten gracz był podejrzanym na tym demku. Co do gry podejrzanego, nie ma oczywiście wątpliwości, że to był cheater i bana za taką grę dostanie. No i będzie musiał grać oczywiście na drugim koncie, które będzie już lekko oflagowane ze względu właśnie na bana na koncie, na którym właśnie cheatował. Już to kiedyś tłumaczyłem, jak to wygląda, ale wyjaśnię wam to na podstawie tego schematu. Wszystko zaczyna się od systemu VACnet, który działa już prawie 2 lata. System zbierał sobie przez ten cały czas informacji na temat właśnie Trust Factora, VAC banów, banów typu Untrusted oraz Overwatch banów. Zakładając, że macie 3 konta i na pierwszym dostaliście bana, to ta informacja trafiła już do systemu VACnet wraz ze stworzeniem kolejnego konta. Wszystkie informacje oraz cechy konta, które dostało bana, zostają jakby przypisane do nowego konta. Te wszystkie dane pozwalają z góry ocenić Trust Factor dla tego konta nowego, więc jeśli się cheatowało, trollowało czy przeszkadzało ogólnie w grze i było się wrzodem na 4 literach w CS-ie, to na nowym koncie będzie się miało tak niski Trust Factor, że teoretycznie nie będzie można normalnie grać w CS-a, mimo iż to będzie nowe konto. Także tak to mniej więcej w skrócie wygląda. Nie wiem, co sądzicie o tym mailu. Faktycznie 9 osób, które tam grało, a na pewno 5 z nich, którzy byli w przeciwnej drużynie, na pewno nie zachęciło ich to bardzo do grania kolejnych matchmakingów, a jedynie do pobrania cheatów, żeby się odgryźć. Niestety to może być takie błędne koło, które samo się nakręca. Nowy gracz CS-a będzie grał na cheatera, więc może wpaść na pomysł ściągnięcia haksów. Będzie grał również na nowych graczy w kolejnym meczu, gdyż CS jest teraz darmowy, więc tym razem to on będzie cheatował, no i ktoś z tych nowych graczy z drużyny przeciwnej może wpaść na ten sam pomysł i koło będzie się kręciło samo. Nie twierdzę, że tak musi być, ale to jest jedna z takich w sumie możliwych opcji. Najlepiej według mnie przeczekać sobie pewien czas i wbić sobie na spokojnie 21 level, dopisać sobie numer telefonu do tego konta, zgarnąć Prima i grać z normalnymi graczami. Także to tyle w tym filmiku, dajcie znać, co o tym sądzicie, dzięki za obejrzenie filmiku, trzymajcie się ciepło, pozostańcie jak zwykle Forever Young, no i rzecz jasna, życzę wam wszystkim wesołych świąt.